Cały czas chodzi mi gdzieś po głowie temat tak zwanych ewangelizatorów. Może by trzeba zacząć od tego i trzeba sobie zadać pytanie, po co ci ludzie głoszą Ewangelię, po co głoszą, po co się angażują, marnują swój czas, z tego ani żadnych pieniędzy nie ma na dobrą sprawę, no chyba, że się jest już takim ewangelizatorem, że można z tego żyć w cudzysłowie, czyli jest się zapraszanym, ale to też trzeba być mocno zaangażowanym w te dzieło. Ponieważ, o, dam przykład, taki Witek Wilk jeździ po świecie, pewnie się cieszy z tego, że odwiedza różne miejsca na świecie, ale przede wszystkim głosi rekolekcje, głosi Słowo Boże. On jeździ po świecie i ewangelizuje, mówiąc o swoim świadectwie, które jest mocnym świadectwem, jak wiemy. Warto sobie posłuchać. To człowiek, który głosi tą Ewangelię z mocą. Na czym polega ta cała jego moc? Znaczy, może nie jego, przepraszam. Ewangelię z mocą, czyli łączy z uzdrawianiem, z mówieniem o tym, że Pan pokazuje wszystkim ludziom i daje możliwość wygrania, że tak powiem, swojego życia, opierając go na Chrystusie. To znaczy, łączy z pieniędzmi. Więc jeżeli ktoś jest właśnie głosicielem z mocą, no to na pewno w czołówce można powiedzieć o Witku Wilku. Taki drugi ewangelizator, taki też z powerem, którego namiętnie słucham, mimo że ma raptem 24 lata na chwilę obecną, to jest Zieliński, facet, który jest tak przekonany o miłosierdziu Bożym, tak przekonany o tym, że Pan Bóg uzdrawiać może każdego, że idzie i to, co mnie fascynuje w nim, to, że idzie do pierwszego lepszego człowieka, który widzi, że jest jakiś tam, powiedzmy, chromy czy coś tam, prosi go, czy może się nad nim pomodlić. Także fascynuje mnie to, że ludzie, którzy czują Pana Boga z miłości do bliźniego, idą i proszą o to, zaznaczam, żeby się mogli pomodlić nad gościem. Można posłuchać i nauczań, jest przepełniony Duchem Świętym, bo widać w jego mowie, pomimo 24 lat, jest człowiekiem, myślę, że to jest nade wszystko, Duch Święty go napełnia taką mądrością prostego słowa, że właśnie zachęca całą masę ludzi do tego, żeby ufali. On ma takie przesłanie i to, co sam opowiada, to, że bardzo lubi albo koncentruje się właśnie na młodzieży, że jego powołaniem jest to, żeby mówić do młodzieży. Kolejną taką osobą, którą ostatnimi czasy zauważyłem, to jest jeden z pierwszych, który kilka lat temu zacząłem słuchać. Też bardzo młody chłopak, natomiast to jest przyszły teolog. Więc myślę, że warto jest posłuchać Mikołaja, ponieważ przez niego wydawałoby się taki ha, 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 hu, 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 ale te jego informacje są takie głębokie i faktycznie teologiczne. On, jak mówi o kerygmacie, to jest to jedno z prostszych nauczań, jak głosić kerygmat. Niesamowite. Wydaje mi się, że to jest takie proste, ale z drugiej strony wiadomo, że to jest ta teologia, o którą nam chodzi w Kościele. Jak najwięcej słuchających, z tego co zauważam, jest ojciec Szósta. Nie podoba mi się wprawdzie to, że Harry Potter jest cool, bo wcale nie jest cool. Jak się posła egzorcystów, to wcale on nie jest taki cool. I pani Rowling jest jedną z pierwszych satanistek, masonką i różnymi takimi rzeczami się zajmuje, więc no, na pewno nie jest cool. Nie podoba mi się opinia o wośpie, ponieważ cel nie uświęca środków, więc nie będę się na tym rozwodził, bo wośp, co z tego, że uratuje parę osób, czy tysiące nawet, natomiast równie dobrze nie wiadomo, ile w przyszłości z papra umysły poprzez Woodstocki i takie tam, gdzie głosi satanistyczne hasła, te wszystkie Kriszny. No co mi się jeszcze tam nie podoba, kiedy używa słów strasznie, strasznie, strasznie. Strasznie to mi się kojarzy właśnie bardziej z czymś, ze strachem i takie tam. Taki sposób bycia, taki sposób mówienia, więc wydaje mi się, że no to mi się może nie podobać. Niemniej, jak się słucha ojca Szóstaka w niektórych kwestiach, to po prostu krękajcie narody. Ja myślę, że to jest taka kontynuacja trochę, aczkolwiek może bardziej obogacona, nowoczesna niejako.
Ojciec Szóstak to jest jakby kontynuacja księdza Pawlukiewicza. Chociaż dwie różne osobowości, umiejętność mówienia do młodzieży, ale ksiądz Pawlukiewicz, to co mi się właśnie też podoba u księdza, znaczy jestem zafascynowany księdzem Pawlukiewiczem, jestem... Pasuje mi jego duchowość i jego właśnie ten takie ukochanie Chrystusa w taki sposób typowo katolicki, więc to jest... Jego jestem fanem. Niesamowity charyzma, niesamowite zakochanie się w Bogu, widać jego mądrość. Zachęcam wszystkich do wysłuchiwania księdza Pawlukiewicza, bo jest rewelacyjny, jeśli chodzi o mówieniu, o właśnie miłości, o rozumieniu spraw Bożych i te wszystkie rzeczy. No. Trudno mi teraz mówić, ponieważ no, słuchałem dziesiątek jego wypowiedzi, jego konferencji. Każda praktycznie jest fascynująca i tyle. Wydaje mi się też jeszcze może mniej znany ogólnie w takim gronie youtuberów, że się tak wyrażę. Natomiast bardzo pięknie przeżyłem 9 lat w obecności księdza Włodzimierza Cyrana. Niesamowity egzegeta Pisma Świętego. Jeżeli ktoś chce mówić o Panu Bogu, to musi być mocno uformowany. To znaczy, że musi mieć podstawy tego, aby mówić o Chrystusie. Jasne, można mówić Jezus Cię kocha, można mówić Jezus Cię uzdrawia i tak dalej. Natomiast księdza Cyrana można słuchać, jeżeli ktoś ksiądz Cyran prowadzi wspólnotę Mamre i tak zwane Mamroki mają te niesamowite podstawy biblijne, gdzie potem głoszenie Ewangelii jest znacznie prostsze. Myślę, że moja droga właściwie to rozpoczęła się od księdza Pawlukiewicza, ale jeśli chodzi o jakąkolwiek wiedzę, którą na chwilę obecną powiedziałbym, że posiadam, to jest właśnie dlatego, że rekolekcje głoszone przez księdza Cyrana są niepowtarzalne, mocne, potężne, z mocą Bożą. No i co najciekawsze, ksiądz Cyran uosabia w sobie właśnie nieprawdopodobną wiedzę i miłość do Chrystusa, a jednocześnie jest kapłanem, gdzie Pan Bóg się nim posługuje poprzez uzdrawianie. Egzegeta, wspaniałe narzędzie Boga w tym, aby posługiwać się w nim nie tylko słowem, ale również i czynem, gdzie idzie do ludzi i uzdrawia. Egzorcysta. Nie. Miałem okazję być przy wielu, wielu, wielu takich uwolnieniach księdza Cyrana i nie tylko. Natomiast no, to jest to, co on, to w jaki sposób on egzorcyzmuje, to w jaki sposób można się, wszyscy egzorcyści w Polsce, myślę, mogą się uczyć od niego. To jest takie właśnie działanie w mocy Chrystusa to jest naprawdę potęga i widać, że Chrystus działa przez tego kapłana. Służenie Kościołowi pełnią swoich charyzmatów, to jest niesamowite. Też człowiek, który włada wieloma językami, Pan Bóg daje mu niesamowitą moc, a wiedza jest po prostu przednia. Wykształcił całą masę kapłanów, prowadzi całą gromadę chłopaków do kapłaństwa. On widać, że to jest wysłannik Pana Boga. Teraz naprawdę napowerowany. To jest między innymi wspólnota SNE, i jej lider Michał Świderski. Tutaj o Michale warto by było sobie posłuchać Dotyk Boga, bo wielokrotnie prowadzi jakieś wywiady z ludźmi. To jest taka trochę dość mi bliskie mojego serca. I to jest jeden z ewangelizatorów, którego ostatnie czasy coraz więcej ludzi słucha. Zaczyna się rozjeżdżać po Polsce i jest zapraszany, więc na to tak wygląda, że to jest kolejna postać, która od lat zresztą głosi Pana Boga, natomiast no, tak się uskutecznia na YouTubie. Namiętnie słucham ostatnio biskupa Rysia, wspaniały ewangelizator opierający się na Słowie Bożym, więc to jest niesamowite, kiedy biskup
włącza się w tą ewangelizację, również jest w internecie, zapraszam wszystkich serdecznie, to jest po prostu czat, taki gość, którego trzeba kochać, a którego się kocha, bo jest to typowa człowiek Boży. Zachęcam. Wspaniałe tłumaczenie Pisma Świętego, taki na sposób taki, żebyśmy my to rozumieli i to taki właśnie sposób, gdzie widać, że jest ta miłość do Chrystusa. Być może ktoś z Was poczuwał się już dawno, bo mnie to nosiło przez kilka lat, chyba 7 lat, zanim zacząłem cokolwiek nagrywać. Ja bym to powiedzieć, trzeba mieć trochę coś szalonego w głowie, żeby zacząć mówić o swoich przeżyciach. Trzeba mieć troszkę w głowie nie poukładane po światowemu, tylko po Bożemu, żeby zacząć mówić ludziom o Bogu, który jest tu i teraz i trochę się obnażamy z tymi swoimi sprawami. Być może można powiedzieć, że większość z nas, którzy głoszą to Słowo Boże, to ich można uznać za jakieś takie zniewieściałe chłopaki. Natomiast możecie mi wierzyć, ja mocno stoję na ziemi i jakbym stary komandos i patriota, przede wszystkim, nade wszystko chcę mówić o tym, jak dobry jest Pan, jak dobry jest Bóg, który uzdrawia, który działa tu i teraz, gdzie jeżeli przyjdziesz i prosisz Go o zdrowie, to On może Ci to dać, niekoniecznie dostaniesz. Być może nawet nie teraz, być może później, ale On chce Twojego dobra. Tyle na teraz. Zwróćcie uwagę na tych ewangelizatorów. Spróbujcie posłuchać jednego, drugiego, dziesiątego i wyróbcie sobie zdanie i być może któryś z Was będzie, ktokolwiek teraz słucha tego, chcesz już głosić Chrystusa, to głoś Go koniecznie. Dlatego, że to, co będziesz mówił, choćby do jednej duszy wpadło, będzie dobre. To tylko, żeby nie gadać głupot i żeby herezji nie głosić. Także to tak z mojego punktu widzenia. Kłaniam się nisko, komandosi wszystkich krajów, łączcie się. I bądźmy komandosami Pana Boga, bo walka o życie to nie jest jakieś byle co. Doradzam, żeby zawalczyć o swoich przyjaciół, swoją rodzinę. A będzie dobrze. Z Panem Bogiem wszystkiego dobrego.